to tutaj z góry chciałem podziękować, że siedzę w tak elitarnym gronie, a naprzeciwko mnie siedzą odpady typowe, więc po prostu dzisiaj pokażemy, że Prime rozpierdala odpady i takie osoby, które tutaj siedzą naprzeciwko nas. A kto dla ciebie jest odpadem? Tutaj mamy jednego odpada z fejmu, mojego przeciwnika. Okay. Tutaj mamy kolejnego, a tutaj kolejnego atencjusza, który przyszedł do mojej federacji, bo potrzebuje po prostu fejmu. Ale sorry, Arkadiusz, masz tutaj tyle talerzy, że po prostu poczujesz się jak w domu. No w sumie jesteście pierwszą federacją, która na wejściu zaproponowała mi talerzy, więc zajebiście, kurwa. No i petarda, dobrze jesteś tak, tutaj przywitany. Tak jak to mówił dziadzia, kurwa, że mnie przywitacie chlebem i solą, także no, tak myślałem właśnie, że mnie przywitacie. To, co Arkaszka lubi najbardziej. Naszą gościnność. Tak. Czy ty wróciłeś do robienia masy? Tak, no miałem dość tego gadania, że wyglądam jak jakiś przećpany szczur i wziąłem się za siebie, teraz waży 98 kg. 98? Kiedy ty ważyłeś ostatni raz 98? W 2016 roku. Okej, okay, ale czy wróciłeś do jakiejś suplementacji? Nie, wystarczyło po prostu więcej jeść. Więcej jeść. Okej. Okay. Co na to spinki? Będzie szybkość? Tak. Szybkość będzie, Arkaszka lubi szybkość. Ty, kurwa, Oleniczak, ty się coś się pojebało chyba we mnie, kurwa. Ale co mi się pojebało? Ty jesteś u mnie na podwórku, stary, weź ogarnij się tutaj. Ja się lubimy, trochę kurwa. Kultury, ja cię lubię, ale to, że mówię prawdę, to jesteś... Ale jaką prawdę mówisz? O czym ty no, on mówi, że na szybko będziesz leciał, no to kurde, chyba wszystko się zgadza. Co na szybko będzie leciał? No coś tu powiedziałeś, że szybki Arkaszka będzie, no to wiesz, ale... on lubi. Ja nic takiego nie powiedziałem. Ale co ty, Olejnik, szykujesz jakiegoś kolejnego disa tym razem na Disa, mogę was w trójkę ciebie, kurwa, byśmy cię nabili tam. Zapraszam jednego po drugim, serio. A teraz jednego po kolei. A dlaczego między wami taki skrzywy, co, ten ja sam... Ja właśnie nie wiem, o chuj mu chodzi, bo... Nie, po prostu... Chwilą normalnie się dzieje... Ten sam stylista jest, bo ty masz czapkę, ty masz t-shirt, o co chodzi? No tak. Tutaj chodzi o to po prostu, że Arkaszka musi się zaklimatyzować w rodzinie Prime. Po prostu musi zobaczyć, że jest dużo niżej i musi się zachowywać tutaj, więc Arkaszka, ogarnij się, kurwa, bo tutaj talerz na ciebie czeka, ale niestety dopiero po konferencji możesz sobie zapierdolić i się uspokoić. No tak, sugerujesz, że ja muszę po prostu zniżyć się do waszego poziomu, tak? I po to robisz. No dobra, okej, okay, niech będzie. No ale Arek, jeżeli chodzi o ciebie, jesteś w federacji... Będzie mnie? Kurwa, do jakiego poziomu. Chociaż ten to przynajmniej mówi jakoś elokwentnie w porównaniu do tego mojego rywala, który kurwa sepleni, nie? Przepraszam. Okej. Okay. A niestety... To Maluba mówiła. I mówisz. Nie no, chciałam mojego... tylko... Arek chyba już coś wziął, bo ja jeszcze nic nie mówiłem, a on już widział, że ja coś mówię. Kurwa. Ciekawe to było. Ale zaraz chcesz powiedzieć, że pomyliłeś Malubę z Kasią? Nie, no i tak. Już patrzyłeś się na mnie, kurwa, i myślę sobie... Że muszę się obniżyć swój poziom i go obniżyłem od razu po prostu, wiesz. I wtedy ciśniesz wszystkim, nie patrzysz, kurwa, komu ciśniesz. Ja teraz ci powiem tak, jeżeli, nie daj Bóg, Paweł nie da z tobą rady, to wchodzę do tego oktagonu i cię tam rozpierdala po nim, okej? Okay? Robimy to? Kurwa, czy to? Kurwa, nie wierzysz we mnie, nie przesadzaj. Nie, ja mówię, nie daj Bóg, wszystko może się zdarzyć, może tam, wiesz, spierdoloń na ten oktagon, to wtedy ja wlatuję i go rozpierdala. Halo, ale kiedy jest taka walka w ogóle? Ja ratuję honor Prime'u. Ej, ja w ogóle nie wierzę w to, co ty, że ty tak do mnie pierdolisz, to co ja robię? Ej, ale nie? Powiem ci tak, Arek, Lejnik wziął to, nie co będziesz ostatnio. Nigdy karateką. Odklejony, kurwa, jak zwykle. Prędzej uczynię cię kaleką. Ale po co cytujesz, kurwa, teksty, który sam nawet nie napisałeś, jak kurwa. Jak walczysz, to tylko z depresją. Ty, ale... Będę jebał tutaj każdego po kolei, jak ktoś mnie będzie wkurwiał, rozumiesz to? I jesteście tutaj w trójkę na liście do rozpierdolenia. Kim wy tu, kurwa, jesteście? Jesteśmy na liście, a ty jesteś na liście, kurwa, rozumiesz? Dziękujcie, kurwa, że siedzicie ze mną przy jednym stole, czaisz? Nie było na mnie, ja w tym palce nie maczałem, nie? Oleniczak, kurwa, powiem ci, że zaimponowałeś mi teraz. Ja myślałem, że to będzie normalnie, a najgroźniejszego ogiera wystawiacie na wszystkich. Nie mamy szans, kurwa, z takim Olejnikiem. Jak już przełknąłeś, to powiedz mi, bo tutaj rozumiem do Arka, rozumiem do pana Maxila, ale co ty masz do Japczana? No właśnie, słucham. Do Japczana akurat on jedyny z ich dwóch jest najbardziej w porządku, dwóch, więc nie będę go tak... Kurwa, on jest tak znowu porobiony, no nie mogę z nim. Nie będę, Japczan w pakiecie jest, nie będę tak mocno po nim jechał, jak po nich dwóch, więc... A na kogo nagrasz Disa teraz? Disa? No nie wiem, czy... Nie, no Arkaszka chyba jakiegoś tam zasięgu za dużego nie ma, mogę mu tego fejmu troszkę dać, to możemy cokolwiek mi czyli się marzy. Czyli ten Dis na Nitro był będziemy po to, że ma zasięg. Bili, wiesz to. Polecimy. Ej, ale wiesz, co zauważyłem? Co ty brałeś? Ale wiesz, co zauważyłem? Jak no, ej, Olejnik się ciśnie... Arkaszka, co ja brałem? Co ja miałem... To tutaj wszyscy Juchy, raczej kurwa, zniszczony. Ale poczekaj. Ale jedna osoba się podśmiechuje i to jest cały czas Paweł Jóźwiak. On się nie, żeby coś, śmiech. Ale się wydaje, ciebie on idzie tak łatwo skurwić, Arek. To jest ten chleb i sól. Arek, ty nie masz psychy. Ja nie wiem, co z nim się stało. Kurwa. Arek, tobie psycha siada, rozumiesz? Nie podpuszczajcie tego debila, przecież on się w trumnę pakuje. Psycha ci siada. Ty mówisz, że jestem jakiś naćpany. Zdjąłem okulary, żebyś nie pierdolił i nie mierzył każdego z... Jeszcze nie jestem. Ja nie wiem, naćpany.
Ja pierdolę. Mocne słowa, jak na ośmiolatkę. Naprawdę muszę znaleźć za skórę, kurwa, nie? Dobra, Pawełku, słuchaj, bo to już skończ, bo ja tą hipokryzę zaraz, słuchajcie, obalę. Pawełku, a przypomnisz sobie after party po High League'u w Katowicach? Ej, ale poczekaj. Po motorę, jak, kurwa, wylizywałeś po mnie ten talerzyk? Przypomnisz sobie i, kurwa, już się skończy. Ja a ty pizdą... Ej, słuchajcie, ja mam... Czekajcie. Słuchajcie, kupiłem, mam ze sobą najmocniejsze, jakie znalazłem na rynku, narkotesty. No. Które wykrywają nawet do kilku miesięcy. Proszę, podaj mi. Idziemy, Pawełku, razem do kibelka, nasiukamy. Spoko, nie ma problemu. Weźmy kogoś postronnego, a dla ciebie też mam jednego w razie. Tak ale, myślałem, że ale, jeszcze jakiś jeden czpunek się znajdzie. Ja w ogóle proponuję, żebyście wszyscy skorzystali z tych narkotestów, żebyście potem wypierdalali jebane czpuńsko. Pawełku, chodź, tak? Jeden kurwa czpa z drugi. Nie, przychodzę do Robimy w trójkę testy. Tamki. Też zrobię, żebyś nie mówił, że jestem jakimś szpunem. Dobrze, kurwa. Chodźcie, tak. Dobra, ale czyli... chodzą też pędzą. Jak poczekajcie. Jakieś kurwa te uspokajają. Pokaż, daj, pokaż. Dobra, czyli ja teraz policzymy. Są trzy testy. Paweł, ręka do góry, idzie się badać, tak? Po pierwsze, kim on kurwa jest, żeby mi coś... No właśnie, robić, bo to jest, słuchajcie, Paweł! No a to pójdziemy zrobić. Poczekaj, ale poczekaj. Ty mówisz do niego, kurwa, Paweł, a sam jaki jesteś? Cześć, ja go nie bronię. Dla mnie jesteście, kurwa, bandą czpunów i zjebów, nie? Nie licząc oczywiście Kasiusza. Tapczanko, bo ty się znowu też na mnie odpalasz, kurwa? Nie, ale bo ty, kurwa, mówisz, że jakimiś czpunami jesteście. Ja do ciebie tu, kurwa, z kulturą, a ty będziesz też gadał, że jakimiś czpunami jesteśmy. Przestań się fawronić, kurwa, śmietniku mały. Kolegę, to się będziecie napierdalać, zamki pizdę. No to nie pierdol, że jakimiś czpunami. Bo Kasiusza siedzi, to od was, kurwa. Kurwa, ty, o, cyk. Spokój, bo tak się nie dogadamy. A to miało być, ja rozumiem, na pierwszym panelu, gdzie są gladiatorzy, ale na litość boską, usystematyzujmy. Słuchajcie, więc teraz tak, jest test, wynik już w 5 minut. Wykrywa 6 narkotyków. Olejnik, idziesz sikać. Ja nie mam nic do ukrycia. Dziewczyny, przynieście proszę panu olejnikowi jeszcze jedno wino. Ale to, kurwa, idź z nim przecież, on nie naszcza nam. Chwileczkę, ja sam mogę pójść na wszystkie testy, ale, kurwa, nie będzie mi jakiś, kurwa, panciula. Pawełku, no to pytamy włodarza. Kasio, mają się przebadać czpuny pierdolone, czy nie? No i to jest właśnie... Mają się czpuny pierdolone przebadać, czy nie? Pytamy włodarza. Coś to zmieni? Da, będą jebanymi czpunami. Ale jakimi, kurwa, co ty nazywasz nas jebanymi czpunami, jak nie jesteśmy nad tymi czpunami? Ja nie mówię o tobie, kurwa, oni talerzyki wpierdalają, zamki pizdę. Paweł nie wali żadnych talerzyków, to najwyżej kolega obok może walić, stary. Słuchajcie, dla mnie możemy sobie, kurwa, testy robić, nie ma problemu, ja mogę się założyć, ale nie, że, kurwa, przychodzi taka, kurwa, łajza, łachura, wyciąga z kieszeni jakieś gówna, ja wiem, co tam jest, proszę. Ale to ja ci dam do zobaczenia, nie ma problemu. Ale wiemy, że w Sylwestra na pewno leciałeś i to wyjdzie, chodźmy zobaczyć. Chyba ty, kurwa, słuchaj. Nawet jak walił Sylwestra, to nie wyjdzie na takim teście, kurwa. Proszę, tutaj możesz zobaczyć, co to jest. Bo to skrajna też długo wychodzi. No chyba, że pierdalałeś jakiś mefedron. Przestańcie od tych rzeczy. No i słuchajcie, no i to jest właśnie ta jebana hipokryzja. Wyzywasz mnie od szpańcula, sam jesteś Pawłem, kurwa, człowieku. Posłuchaj, ale to... Chuj ci na imieniny. Ale jest, kurwa, chłopie, słuchaj, wszyscy jesteśmy ludźmi i nikt nie jest święty, kurwa. No to, kurwa, nie, to dlaczego? To ty jak jesteś, śmiesz mnie wysywać od szpuny, jak sam po mnie wylizujesz talerz, kurwa, jebana. Jak? I dlaczego jesteś szpanciula? Głośniej, groźniej, rób to groźniej, groźniej. Przyjdzie już porobiona, więc slajd. Czyje to są, kurwa, teksty? Moje czy twoje, kurwa? Ja nie namagam innych kobiet do brania narkotyków, kurwa. Jestem czysty i nie muszę się tego wstydzić, kurwa. Ty namawiasz do narkotyków, do onyszpanca i tak dalej. Akurat teraz to cię namawiam do testu na obecność narkotyków, a nie do narkotyków. Ale poczekaj, skoro to ma niby pół roku do tyłu działać, to ty pewnie sam wyjdziesz, że jesteś naćpany. To sprawdźmy, zapraszam. No to on se nabrał jakieś, kurwa, chuja cytryną, wymasował, żeby tam wyszło. Arek, ja się zgłaszam. Kurwa, wszyscy jesteście opłacani? No jedyną osobą, która się mogła do tego przygotować, jest Arek. Narkomanem, to go pierdolę, ale na razie nie wiem. Jestem żadnym narkomanem. Po pierwsze, po prostu lubię, po drugie, nie namawiam innych ludzi do brania narkotyków, po trzecie, jestem człowiekiem i święty nigdy nie byłem, nic co ludzkie nie jest mi obce i nie będzie mi, kurwa, taki śmieci jak ty, kurwa, to do warunków, kurwa. Kurwa, stary, taki śmieci jak ja, ty zapraszasz i prosisz, żeby walkę wzięli, żeby ulatowali galę. Takimi śmieciami właśnie, śmieciami wypełniacie sobie kartę walki, kurwa. Że masz to wypłatę. I powinieneś się, kurwa, cieszyć, że siedzisz, kurwa, przy jednym stole z nami, kurwa. Jaka, kurwo, do mnie, jak ty do mnie mówisz, kurwa, czy ja ci obraziłem w jakiś taki sposób, kurwa, jak ty. O, co się tak poflunisz, kurwa, olejnik. Ja ty pizdę. Ja w przeciwieństwie do ciebie mam kulturę. Ja w przeciwieństwie do ciebie mam kulturę, kurwa, i nie mówię do ciebie, kurwa, szmato, dziwko, nie obrażam się tak. Mam kulturę, kurwa.
Jesteś kurwa. Elokwentny, to kurwa pokaż to. Michał, to mój kolega. Kto? Michał, nie krzycz na niego. To, że dodaje jakiś... Michał, to kurwa po kolei, bo ja się to może zrobimy igrzyska klawiatorów we wszyscy namiot, to w MMA, w MMA. Ale a kim ty jesteś? Jedna, druga, trzecia. Kurwa, w MMA, bez limitu wagowego, bez limitu wagowego. No to dobra, ja Jóźwiaka rozpierdalam w pierwszej rundzie, na następnej biorę go i mam wyjebane. Dla mnie to jest problem, ale ja nie jest problem. Serio. W MMA, tak? W MMA. Czyli to jest oficjalne wyzwanie do walki z Andrzejem. Pierdolimy te igrzyska, po rundzie każdy w MMA, po kolei, kurde, ja po kolei. Kurwa, chłopie, jak ja z tobą tam wejdę po Pawle, to ty będziesz zmielony, kurwa, na kwaśne jabłko, kurwa. No, ale talerzyku. Musimy włączyć olejnika z tej rozmowy, bo on gasi wszystkie dymy. Oj, ty nie wierzysz w to, jak to będzie przepierdolić z olejnikiem. Słuchajcie, nie wierzysz w swoje słowa, kurwa, idiota. Jabłczan. Czy ja dobrze słyszałem, że ty masz ochotę na pojedynek z Arkiem Tańculą? Nie ma problemu. Bez limitu wagowego nie ma problemu. Żebym ja nie musiał chudnąć. A ile ty kurwa ważysz? Chuj cię to obchodzi, co? No nie wiem, a co kurwa, wagi się boi? KSW kurwa, idę do KSW. Głowa pełna. A gdzie skończył? Ile ważysz, ile ważysz? Ja rok czasu trenuję. Ambicja sportowa, Arkadiusz Tańcula. Nie no, mówię, że w chuju to mam, ale z ciekawości zapytałem. No to gitara, chuj cię to obchodzi. Się umówiliście kurwa, że rostujecie mnie, czy o chuj wam chodzi? To nie jest moja wina, że nikt się nie lubi, kurwa. Nikt się na ciebie nie lubi, kurwa. No. Arek, ale ja chciałam podkreślić, że to ty wszystkich. Sorry, Arek chciał być zawodowcem, ale ty zacząłeś tutaj najpierw wszystkich atakować. Najpierw ta pizda najpierw. Zacząłeś wyciągać też prywatę na Pawła Jóźwiaka. Ale mnie żeś dojebał teraz, Arek. On za mnie! Ja nie wiem, co ty żeś zrobił, że tak olejnika wkurwiłeś, że on cię naprawdę nienawidzi. Nie wiem, on o imprezach z tobą nie mówił. Że on miał taką agresję do kogoś, kurwa, nie? Nie, kurwa. Nie wiem, no jak mamy opowiadać o jakichś imprezach, no to też sporo o tobie wiem. Arek, no halo. Patrz, następna mnie atakuje. Słuchaj, no to porozmawiamy. Nie, Arek. A ja też wiem wiele, ale ja nie wyciągam tu nic z imprez. Nie, no chodzi mi o to, że walisz teraz prywatę. Słuchaj, moja droga. No ale to jest dla ciebie... No to mogłeś wyciągnąć po prostu test i już, jeżeli on nie chce zrobić, to jest dla ciebie wyjaśniające. Po co wyciągasz jakąś prywatę z imprez? Jest to wyjaśniające. Mogę zrobić test bez problemu, ale test kliniczny normalny, nie? Że taki paparuch przyniesie tutaj chuj wie co, kurde, i jakimiś testami straszył, kurwa. Dobra, jeszcze dołóżcie kogoś tu, bo mało was jest, kurwa, na mnie jednego, mało. Dobra, jakiś kocopoły, że jakieś zdałem, kurwa. Czyli teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię testów, nikt dzisiaj tych testów robić nie będzie, rozumiem? Dobra, tak? No właśnie, no właśnie. Czyli tu możemy sobie dopowiedzieć resztę, natomiast tak. Dopowiedzmy sobie, tak. Chciałbym spytać Kasiusza, co ty dzisiaj taki cichutki jesteś? Ja nie wiem, o czym mam tu rozmawiać z tym towarzystwem, jak oni się kłócą, kto więcej ćpa. Nie, to przepraszam, mnie... ja nigdy w życiu nie brałem narkotyków. Mówię o tobie, Jabłczan, ale tu się przekłócają, kłócą się. Myślałem, że tutaj będzie przez doświadczenie nawet, że każdy ma jakieś po kilka walki. Wie, że jak w trójkę drą mordę, to tego nie słychać. Ludzie w ogóle pewnie tego nie widzą, nie słyszą go, o co kurwa temu ćpańculi chodzi. Pierdoli tu, próbuje naśladować, a tak właśnie kurwa ludzie ciebie widzą. Widzą, tak ciebie widzą, jak się przekrzykujesz, kurwa, z Pawłem, z Olejnikiem w trójkę i każdy od panu, kurwa. No to widzicie, niby macie doświadczenie, a ogólnie jesteście, kurwa, wszyscy w trójkę zjebani, bo się przekrzykujecie. To jest nieprawdopodobne. Goście o najniższym IQ jest tutaj najinteligentniejszy. To może zrobimy, kurwa, testy na inteligencję ze wszystkimi, co? Bo, kurwa, byście mieli poniżej 90 pewnie, kurwa. Ja jestem za tym, żeby przeprowadzić testy na inteligencję. Kto jest za? No, to mi się wydaje, że kurwa każdy od... Polegniecie wszyscy, kurwa. Kurwa. A ja wetuję to. Dlaczego w ogóle pomysł na tą walkę jest taki, że najpierw jest jedna formuła, a potem rewanż? Zazwyczaj rewanże są po na przykład równo stoczonej walce. A dlaczego my już zakładamy, że, dlatego, że jest daję pierwsza jego... formuła, a potem będzie rewanż? Dlatego, że daję wygląda? W jego płaszczyźnie, on jest pizdą, w jego formule. Każdy wie, że ja będę decydował, w której rundzie go znokautuję. On jest pizdą zwykłym. Ale ludzie zobaczą, jak będę go kurwa karał. Będę gnębił go za te wszystkie kurwa złe rzeczy, które robił kobietom i ludziom dookoła. Ale to nie jest tak, że faktycznie to pierwsze starcie jest troszeczkę jak on się siebie, chwali, Kasiusz? Kurwa, że z Dubielem jakąś jedną laskę robili, no to jest ćpun jebany. Śmieć, kurwa. Bo to są pomówienia teraz. Zamki ryj, kurwa, to idź zgłoś śmieciu pierdolony. Oj, stary, to idź zgłoś śmieciu jebany. No, powiedz jeszcze raz. Idź zgłoś, kurwo, pierdolona. Powtórz to jeszcze raz.
chuj ci w ryj. Powtórz to jeszcze raz. Przejebano. Same kurwa kasy. Odpalony lekko, kurwa, trenujesz czy nie? Boisz się w strachu? No nie będę trenował na taką pizdę, olejnik. Olejnik, nie po to wziąłem taką pizdę, żeby trenować. Pokaż, nie po to wziąłem. Tutaj nie po to wziąłem taką pizdę, żeby trenować, no. Olejnik, ty widziałeś kiedykolwiek się w oktagonie? Nudny jesteś, kurwa, nikt cię nie chce oglądać i dziękuj, że zarobisz dzięki mnie, kurwa. Pizdo, widziałeś? To jest twoja ostatnia gala, kończę twoją karierę, dostajesz pizdę. Kończę to w 5 sekund, kurwa, tak samo w każdej walce, no. Wypierdalaj! Chowaj się za kularkami, pizdo pierdolona. A wiesz, ty fake chainie. Zauważyłem, olejnik, że ty i na zadymie ostatnio, i na tej pierwszej konfie, znaczy pierwszej konfie to nie wiem jak było do końca, ale ty często występujesz w charakterze, przynajmniej tak to brzmi, jakbyś miał to decydujące znaczenie i zdanie, że kogoś to jest usuniesz. Sigma. Sigma. Olejnik Sigma. A może to jest taki po prostu performance? Wszystkie walki potwierdziły. No, obok, każdy obok ruch siedzi... olejnika w internecie potwierdza, że jest Sigma. Włodarz, obok siedzi jeden włodarz, tutaj druga osoba, która po środku też ma do. On powiedzenia. Mi wypomina, że jest niemęski, a to jest po prostu wzorzec cnót i męskości. Spójrzcie na olejnika. Dobra, każdy kurwa, facet w Polsce chciałby być taki jak olejnik. Jebana, pokony przed tobą, chuj ci na kurwę. Jebany kondonie. Tu nie będziemy rzucać monetą, zagramy w papier, nożyce, kamień. I uwaga, do dwóch wygranych wiadomo. I wygrana osoba wybiera, uwaga, wybiera formułę pierwszej i trzeciej rundy. A przegrana wybiera formułę drugiej. Okej, na trzy lecimy. Raz, dwa, trzy. No dobra, uwaga. Trzy, dwa, jeden, hop. To było spóźnione. To było spóźnione. To było spóźnione. Ja pierdolę, jak opóźnił. To było spóźnione. Ja liczę 3, 2, 1. Wy liczycie na głos. 3, 2, wy sami. Próba jest, uwaga, liczcie. 3, 2, 1 i ciach. Dobra, jasne? Ale nikt nie oszukuj. Uwaga. Czaisz to? Pierwsza runda MMA i wybieraj sobie dalej dziwko, i tak nie dojdzie do drugiej rundy. Dwóch gramy, kretynie. Dobra, jeszcze raz. Kurwa, dwa razy wygrałem. Ten pierwszy niezaliczony, to ja mówię. Słuchaj, kurwa. No co? Ty, ale oni już we dwóch co MMA, to już kuj z tym. Dobra, uwaga, liczymy. 3, 2, 1, ciach. Dobra, czyli wybierasz. Pozwaj, kurwa. MMA pierwsza runda. Dostajesz takie kolano, kurwa, i buta na łeb jak harasz. Jesteś kurwą do jebania, rozjebana i tyle w sobotę, czaisz? Pierwsza i trzecia MMA? Tak jest. Druga? Ale on powiedział, że dostaje buta i kopa na głowę, a to jest K1, kurwa. Dobra, drugą bijemy się w K1. Nie, ale w pierwszej rundzie w MMA cię stukę. Zobaczysz, jak harać, kurwo, skończysz. On skończył w 19 sekund, ty skończysz w 18, jebać cię. Zapraszam do face to face, panowie. Uwaga, 13 kwietnia. Pierwsza runda MMA, druga K1, trzecia MMA. Pay per view do kupienia na stronie... Olej, tylko ochronie nic nie rób. Kasiusz, jest dobry w liczby. Ile tu będzie, jaki będzie wynik? Przewiduj. Pamiętajcie, że możecie obstawiać. Mam nadzieję, że 7-7-7. Uwaga! 870. Lupa, cicho. Rekord! 999, czyli siła jest. Siła jest. Muszę powiedzieć super, tak. Super, że się podbudował. Po prostu Arek kiedyś zapierdalał i takie automaty rozstawiał, to wiedział, gdzie uderzyć. Taka jest prawda. Wiesz, że będzie pierwsza runda, na to się przygotuję. Super, tylko. Super, cieszę. Ale co ty się, kurwa, cieszysz, że, kurwa, wiesz, gdzie uderzyć w automat? A mogę ci zajebać? Zajebać ci? Zajebać ci? Zajebać ci? Kurwa, chodź! O, coś ci nie wyszło! Ale jesteś kozak, ja już nie kozak za ochroniarzami. Ale wiesz, że zaraz będą wywiady. Czekaj. Ulejnika. Już to jest pizda, to w ogóle. A że trafił, to więc już można by obstawić, czy trafi. No proszę. To 20% tego, co potrafię, bo kurwa bez tego 870. A co za to, że Arek waży 100 kilo, 870, a ile kurwa waży? Gdybyś tego talerzyka wcześniej nie zajebał, to byś wcale 990. Uwaga, cisza, ja dalej nie wierzę w to, że ty tak pierdolisz do mnie. Dalej w to nie wierzę. O kurwa! Uwaga! I to było na rajcie. Ja pierdolę! Waliłeś z luzu. To jest. Waweł walił z luzu. Dziękujemy.
jak na każdym afterze. Kolejnik nie jest kontuzją. Jarek, ambicja sportowa to twoje drugie imię. Już niedługo olejnik, na moim kanale Insta te kurwe i na Sentino. Nie bij go, olejnik. Ale on jest obsrany, kurwa, olejnik, nie patrz jak na niego. To ja wchodzę wtedy do oktagonu? Ale kiedy nie ma osoby, której olejnik by nie przeraził. To nie jest, kim to jest bydle. Z Kasiuszem się bije, z Kasiuszem. No to jeżeli, nie daj Boże, ale Kasiusz nie da rady. Walkę, tak? Nie. Czy co? Po Kasiuszu od razu w ciebie wlecieć tam. Od razu. Od razu, rozumiesz? Jeżeli Kasiusz nie da rady... Nie, właśnie nie rozumiem, kurwa, nie rozumiem. Ale jak mówi, że nie, tak nie będzie, bo ja i tak dam radę. W pierwszej rundzie go nokautuję. Jeżeli nie da rady, schodzi wtedy do oktagonu i ja wtedy szybko wlatuję tam, cześć? Od razu i nie masz przerwy, kurwa, i od razu się napierdalamy. To możesz w ogóle nawet, nie ma problemu, po walce z Kasiuszem to czyli nie, bez znaczenia, czy dostaniesz pizdę, czy nie? Nie ma znaczenia, stary, tak, nie ma znaczenia. Dostajesz pizdę, walimy się. Tak. Tak? No, no dobrze, czy... Dobra, słuchaj, jeszcze kurwa rękę ci jedną zawiążemy. No to dobrze, nawet tak, dobrze. Z jedną ręką, zawiązaną. Bez znaczenia, czy dostaniesz pizdę, czy nie, rozpierdolę cię i tak. Bardzo pewnie Kasiusz wszedł. Pewnym krokiem. Ale w pizdę co? Już za tydzień, kurwa. A, będziesz miał mordę obitą. Nie cię, kurwa, tak karał, chłopie. No zobaczysz. Będziesz, kurwa, bity non-stop. Jak pies, kurwa. Co ty z tym psem? No właśnie, co ty, kurwa, psy bijesz? No, takie jak ty.